Zapraszam dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Witam Cię w Dzieciandii. W tej audycji usłyszysz nasze rodzinne pogaduchy pod tytułem... Dzisiaj jest tak gorąco. Nasza rodzinka serdecznie Cię zaprasza. Lena... Piotr... I Hania, czyli ja. Cześć! Cześć Wam wszystkim. Cześć. Hania nie jest w humorze. Jest w humorze, tylko dzisiaj jest tak gorąco, że to nawet się oddychać nie daje, nie? My poszliśmy dzisiaj na spacer. Nie wybraliśmy dzisiaj plaży, ponieważ plaża jest pełna turystów. Nawet mieliśmy dzisiaj taką sytuację, że nam pod dom podjechał pan i zaparkował. I zapytany, dlaczego parkuje na naszej posesji, na naszym parkingu, powiedział, że on sobie ten parking wykupił. Co byliśmy bardzo zdziwieni. Okazało się, że oczywiście na innym miejscu parkingowym, tak Hania powinien zaparkować. Ale tam dla niego było za wąsko, to sobie postawił tam, gdzie było szeroko, czyli u nas. No i musiał się przestawić. Musiał się pan przestawić. No ale dobra, poszliśmy do parku, nie wybraliśmy dzisiaj plaży. Tak, Haniu? Hania z radością dzisiaj odkrywa miejscowość, w której mieszkamy. Z mniejszą. Dziś jest za gorąco. Jesteśmy w takim miejscu, jesteśmy w parku, który nazywa się Little Down. Niedaleko jest centrum sportowe, jest tam basen, siłownia. Ja chyba źle trzymałem, wiecie, ten mikrofon, albo my nie nagrywamy dzisiaj na specjalistycznym mikrofonie, tylko na najzwyczajniejszej w świecie komórce, na naszym smartfonie. No i zobaczymy, jak to się nagrało. Ostatnio nam się udało. Teraz też się powinno, bo wieje wiatr na mnie. Znaczy ja też mogę powiedzieć śmieszną rzecz, nie? Jest gorąco, a mówię, że wiatr wieje. A to jest taki wiaterek sobie i on nie jest nawet chłodny. Niemniej jednak on wieje na mnie, więc mikrofon jest osłonięty i nie powinno być go słychać. Mieliśmy dzisiejszy odcinek nagrywać i opowiadać właśnie temat związany z turystami, bo do naszej miejscowości w ciągu lata, poza sezonem również, ale szczególnie w ciągu lata, przyjeżdża bardzo, bardzo dużo turystów, którzy niestety zostawiają po sobie, co Haniu? Plastik pozostawiają. W ogóle masę śmiecia. Śmieci. Powiedz nam, gdzie ty ostatnio poszłaś ze szkołą? Co robiłaś? Czyszczenie plaży. Sprzątać plażę poszłaś. Z klasą moją. I dużo zebraliście? Tak. To znaczy ile? Jeden worek? 3 wielkie worki. O matko. I co tam zebraliście, pamiętasz? Nie, ale pamiętam, co ja znalazłam, co był but. Ojejcie, co jeszcze znalazłaś? A naprawdę druga grupa dostała śrubokręt. O Chryste. Na plaży? Na plaży znaleźli śrubokręt. To niebezpiecznie, może się wbić w nogę. I co jeszcze? Barbecue. No tak, tego u nas właśnie jest to, że można na plaży po godzinie 6 po południu. Do godziny 10. Do godziny 10 robić sobie takie grille, barbecue. I jest to dosyć popularne, ale potem turyści bardzo często to zostawiają za sobą. Zakopią i idą. Czy słyszeliście o 5-latku, co wdepnął w barbecue? To chyba w zeszłym roku, czy 2 lata temu było. No tak. Co się stało? No nic, to chłopczyk pojechał do szpitala, tak? Na szycie? Nie wiem. Nadepnął właśnie na coś ostrego na tej plaży, to było właśnie... Ktoś ognisko robił, tak? Czyli gdzieś na... Barbecue. No barbecue to raczej robią, prawda, kupują takie te gotowe z węglem w środku, tak? A tu było, z tego co wiem, to ktoś robił ognisko i zamiast tego drewna, które pozostało, zamiast je sprzątnąć i wyrzucić do śmieci albo ze sobą zabrać, to zakrzypali. Widzieliśmy dużo tych. Bardzo dużo pozostawiają szklanych butelek. Nawet teraz siedzimy na placu zabaw i widzimy, że... Chociaż dzisiaj swojego sprzętu do sprzątania nie mamy, swoich chwytaków i worków, ale są tak. Jest chusteczka taka jednorazowa. Jest jakaś metka od czegoś. Jest korek plastikowy. I to wszystko wokół nas, słuchajcie. Korek plastikowy od butelki. Tam znowu widzę jakąś chusteczkę. Tam dalej... A to zadbany park. Butelka znowu leży. A to jest właśnie zadbany park i pomimo tego wszystko ludzie zostawiają to za sobą. Nie biorą tego ze sobą do domu. No dokładnie, a to jest park, muszę wam powiedzieć. Przed chwilą byliśmy, 100 metrów od tego miejsca. To jest taki sztuczny staw z kaczkami. Totalnie dziko, karpie wielkie pływają. Kaczki karmiliśmy. Było mi przyjemnie.
i śmiesznie, bo kaczki śmiesznie wyłapują to jedzenie. Mewy, które to zobaczyły, natychmiast zaczęły nad nimi latać i straszyć, ale kaczki się nie dały. A gołębie udawały kaczki. A dwa gołębie udawały, że są kaczkami. To było najśmieszniejsze. W zeszłym tygodniu był taki Światowy Dzień Świadomości o morzu, o oceanach, o tym, jak ważne one są dla nas. Słyszałaś o tym, Hania? No. Hania nam się dzisiaj trochę boczy. Jest jej po prostu za duszno, za gorąco. Nie. Klima by się przydała, lody by się przydały, coś takiego. Pójdziemy na lody. No. Ona by się położyła w hamaczku, a mama w drugim. A ja w trzecim i byłoby cudownie. Przypomnijmy, że gdziekolwiek jedziecie, czy jest to plaża, czy jest to park, czy jest to, są to góry. Zabierajcie śmieci ze sobą. Zabierajcie śmieci ze sobą, nigdy nie pozostawiajcie. Nawet jeżeli są tam kosze, a macie możliwość zabrania swoich śmieci, zabierzcie je do domu. Bo zwierzęta to rozwleką i rozniosą. Dokładnie, czasami jest tak, że to zostaje na noc, albo przez wiele tygodni zostaje w takich śmietnikach. Zwierzęta wyczuwają to, chociażby mewy, tak jak u nas, czy jakieś ptaszki. Zwykłe małe zwierzątka, zwykłe gryzonie. I nie dosyć, że przegryzają się przez to, przez plastikowe worki, tak? Butelki. Butelki może też. Żeby się do środka dostać. Tak, i po prostu no, mogą umrzeć z tego powodu, tak? Może stać im się krzywda. Poza tym lepiej jest zabrać swoje śmieci. Czyli dzisiejsze przesłanie dzieciandi, krótkie, bo krótkie, ale zachęcamy do tego, by... Brać to ze sobą. Brać swoje śmieci. Co przyniosłeś, zabierz. Nie zostawiaj, nie zostawiaj. Nie zostawiamy. A da się, bo my tak robimy. No powiedz nam, co tam lata, Hania? Baszka. Baszka. Ile ich naliczyłaś? Raz, dwa, trzy. Ale ich tam jest. Raz, dwa, trzy, cztery. Siedzi na liściu. Pięć. Wszędzie są. Piękne, błękitne ale waszki. One śliczne. Może nam się uda zdjęcie zrobić. Słuchajcie, poczekaj. Dobra, mamy zdjęcia warzek. Tutaj jest jeziorko, takie bagienko. Dlatego ich tyle tutaj jest. Ale generalnie jest czysto tutaj w tym parku. Czysto, choć bagiennie. Bagiennie. Takie bardziej uroczysko. I tak my dzisiaj spędzamy dzień. Zamiast plażowania wśród tłumu turystów wybraliśmy... parki. To jest już nasz drugi park. W międzyczasie... Trzeci, tak. W międzyczasie poszliśmy do Tesco, zakupiliśmy lody. Jakie, Hania, lody wzięłaś? Flake 99. Czyli to są takie lody włoskie, tak? Słychać trochę ulicę, bo jesteśmy koło ulicy. No ale idziemy dalej. Dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Jeśli chcesz, by Dzieciandia dotarła do innych, to daj łapkę w górę. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nowej audycji, to koniecznie zasubskrybuj podcast. Na przykład na YouTube'owym kanale. A samą Dzieciandię możesz zawsze posłuchać całkowicie za darmo na każdej popularnej platformie podcastowej. Wystarczy dostęp do Spreakera, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, czy też po prostu do Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. I koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. To ze względu na to, że dziś jest tak strasznie, strasznie gorąco, mówimy Wam szybkie i krótkie. Cześć! Cześć. Koniec. Hee 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 hee.